witam serdecznie z Unique Fight Club, jest ze mną Arek Wrzosek, siemanko. Siemano. No i co, przede wszystkim gratulacje, bo w sobotę miał być olbrzymi test w twojej karierze i ten test przebiegł bardzo szybko, bardzo brutalnie i wydawało się, że bardzo łatwo. Jakie są twoje odczucia do tego, co wydarzyło się na Torwarze? Warszawa jest brutalna. Przekonała się nie jedna osoba o tym. W moim odczuciu wszystko przebiegło bardzo sprawnie. Ciężko coś powiedzieć. Nie namęczyłem się jakoś specjalnie. Natomiast zresztą walka to jest walka już tylko. Okres przygotowawczy był taki męczący, że już niezależnie jak ta walka wyglądała, byłem naprawdę bardzo dobrze się czułem, bardzo dobrze byłem przygotowany, pewny siebie. Miałem ostatni tydzień takiego, powiem, czułem tą walkę chyba bardziej niż te jakieś kilka poprzednich. Z uwagi właśnie na to, że zdawałem sobie sprawę, jaki mój rywal będzie chciał podjąć game plan wobec mnie. I nie bałem się samego tego, natomiast bardziej jak ja się w tym odnajdę. Zastanawiałem się, jak się w tym odnajdę, czy mnie trema nie zje, czy będę wszystko pamiętał. I z tego, co tam miałem do pokazania w tym MMA, to było wszystko ok. No może przejdźmy tak chronologicznie trochę. KSW 90. Jakieś w przygotowaniach były problemy, czy ten twój problem z wagą został już opanowany? No i oczywiście oprócz tej strzelaniny w Holandii, czy jakieś problemy inne oprócz tego wynikły podczas obozu? Nie, ta waga to już tak chyba już po prostu będzie klasycznie zlatywała przed samą walką. Nie wiem, czy to jest może jakiś stres, efekt stresu, może jakieś odwodnienie czy coś. No leci mi, zleciało mi znowu z 5 kg w ostatnim tygodniu, bo ze 111 do tam 107, to 4 kg. 107,5 ważyłem, ale szczerze mówiąc, jak wyszedłem do tej klatki, czułem się dobrze fizycznie i w sumie te tam kilka momentów w zwarciu, to siłowo się czułem bardzo dobrze. Na rozgrzewce też się czułem dobrze, nie czułem się miękki, także jest już trudno. Jak tak będzie w przyszłości, to nie będę jakoś z tego powodu zbytnio płakał. Ty w ogóle rozważasz jakąś inną piosenkę na wejście, czy to już będzie twój hymn i do tego przyzwyczaisz kibiców, że za każdym razem będziemy mieli taką wiksę? Przyjęło się, to chyba nie ma co zmieniać, tym bardziej, że przynosi póki co dużo szczęścia i robi atmosferę nie tylko na hali, ale też w mojej głowie bojową, także chyba nie ma sensu. Spodziewałeś się, że to może potrwać tylko 55 sekund? Nie, ja się nastawiałem naprawdę na 3 rundy, takie ciężkie. Coś jak właśnie Iwana walka z Andryszakiem. 3 rundy męczenia się z nim. Nawet jeśli nie dawałby mi rady sam umiejętnościami, to ja też na pewno nie nastawiałem się, że łatwo go ubiję, czy łatwo go będę kontrolował, czy robił łatwo inne rzeczy. No bo gościu jest mega twardy, pokazał to w każdej swojej walce, jaką miał. Przegrał chyba tylko raz przed czasem i to przez poddanie w życiu. Natomiast znokautowany nie był nigdy, nawet nie widziałem, obejrzałem chyba wszystkiego walki dostępne na YouTubie, w żadnej walce nie padł po ciosie, nie był podłączony, także wiedziałem, że jest niesamowicie twardy, niesamowicie ma twardą głowę i nawet jak go trafię czystym hajem, to nie jest jeszcze pewne, że go posadzę, więc się nastawiałem naprawdę na 3 rundy szarpania. A no i druga sprawa, że gościu dysponuje niesamowitą kondycją, także kondycję nie wiedziałem, że może być bardzo dobrze przygotowany. Ja też mam dobrą kondycję. Natomiast sytuowałem go naprawdę wysoko, jeśli chodzi o ten aspekt walki i szykowałem się naprawdę na 3 ciężkie rundy wstawania, bicia, leżenia i tak dalej. No i naprawdę poczułem ulgę w 55 sekundzie walki. No pierwsza sekwencja wyglądała tak, że kopnąłeś low kicka, później rzuciłeś ten taki prawy, który w zasadzie już chyba ustawił całą walkę. I jeszcze zdążyłeś się w tej całej jakby akcji wybronić przed obaleniem, bo była taka próba obalenia. Czy te ciosy, kombinacje bokserskie wynikały z tego, że troszeczkę nie chciałeś kopać, żeby cię nie obalał, czy jak to wyglądało? Nie, po prostu nie zdążyłem. W 55 sekund to nie jest kickboxing, że mamy 3 minuty i trzeba upać. Tylko tutaj oszczędzasz trochę też siły. No i na pewno jestem oszczędniejszy w tych kopnięciach przez to, że są obalenia w MMA. Ale nauczyłem się na
treningach, na sparingach mi to wychodzi, kopać w taki sposób, żeby nie dawać przechwytywać tej nogi, a też robić damage. Także nie zdążyłem po prostu się jeszcze rozkopać, ale na pewno bym go pokopał, jakby ta walka trwała dłużej. Ty pamiętam, nieraz mówiłeś tutaj i na wywiadach, i poza wywiadami, że ty masz naprawdę dobry boks i chciałbyś w końcu to pokazać, te twoje ciosy rękoma. Zadowolony jesteś z tego, co pokazałeś? Tak, tym bardziej, że ten taki prawy overhand po takim lekkim zejściu, no to jest rzecz, którą dużo robiłem z trenerem, Pawłem Kłakiem. Po prostu chcemy wykorzystywać już w MMA jak najlepiej moje te warunki fizyczne. No i długie ręce do takich ciosów są idealne. Do tego jeszcze przed samym wyjściem Marka Samociuka, na Marka porzucałem takie overhandy omijające gardę i jego ciosy. Centralnie przed samym wyjściem do walki, bo staliśmy już na backstage'u, Marek z nami poszedł tam przybić piątkę. Także nawet Iwan już chyba wchodził do walki. Jeszcze tak stałem naprzeciwko Marka i mówię, daj wyzłap gardę, i tak ze 3 razy sobie machnąłem. No jakoś tak z przyzwyczajenia chyba uderzyłem tego prawego tak wcześnie. Były 2 chyba próby obalenia przez Iwana. Jak się czułeś w tych krótkich momentach zwarcia? 3. Bo były 2 razy mi wierzał w nogi, raz na siatce mnie chciał obalić. Jak się czułem? Nie wiem, no widzisz, to jest super, bo nie pomyślałem w ogóle o tym, żeby bronić się przed obaleniem. Po prostu widziałem, że rywal się pochyla i wyciąga ręce, no to rzucałem biodra do tyłu i to mnie cieszy akurat najbardziej, bo widzę, że już mój organizm reaguje tak, jak powinien. Moje mięśnie, pamięć mięśniowa reaguje tak, jak powinna w takich sytuacjach. No i na siatce też nie spanikowałem, tylko wiedziałem, co robić. Przełożył głowę na drugą stronę, to ja się skręciłem na drugą stronę. Wiesz, złapałem go sobie małpym chwytem, obkręciłem na siatce też bez jakiegoś większego problemu. Także takie rzeczy cieszą, bo widzisz, no na treningach mi to wychodzi, ale zawsze tak myślisz, że w tej walce jest trochę ten stres, możesz zapomnieć, zgłupieć. Też te zapasy potrafią być szybkie i czasem wiesz, gościu ma głowę parę centymetrów niżej, to już trzeba w inną stronę pchać, a czasem ma parę centymetrów wyżej, to już trzeba w drugą stronę ciągnąć i wiesz. I czasem to wymaga od ciebie przemyślenia bardzo szybkiego, i tutaj sam dla siebie zdałem egzamin. Sam przed sobą. Byłeś za plecami też w pewnym momencie i gdzieś już tam mi się wydawało, że będziesz szedł po duszenie za pleców. Czy miałeś przez chwilę taki pomysł i z niego zrezygnowałeś, bo tak to wyglądało, czy tylko tak to wyglądało, a chciałeś skończyć czasami od początku do końca? Miałem taki pomysł i złapałem i poczułem, że trzymam szyję i tylko szukałem, chciałem jakoś tak się przenieść za niego trochę i wpiąć nogi, ale no totalnie źle się ustawiłem i czułem, że on chyba podniósł dupę i poleciałem lekko do przodu i od razu to odpuściłem. Jeszcze mówię, jest taki moment, chyba nagrywał to ktoś od nas z klubu, bo to chyba na fanpage'u klubu jest, na stronie klubu, filmik z mojej walki i właśnie jest ten moment, jak ja go łapię za szyję, a nagrywany był filmik z naszego narożnika i słychać trenera, jak krzyczy Roberta Jocza, Arek, nie, zostaw go. Bo trenera podpuszczałem i żartowałem sobie przed walką, że będę szedł, że jak będę z dołu, to że będę sobie szedł jakieś poddanie, bo na treningach mi to wychodzi, czy się skręcić do balaszki, czy gdzieś próbować tego zapiąć trójkąt, a trener mi kategorycznie to wybijał z głowy, no żebym wstawał w takich sytuacjach, a nie szukał poddań, że jestem chyba nienormalny. No i właśnie tak trener jeszcze na sam koniec, mówię trenerze, kurde, wychodzi mi jakieś tam poddanie, może to, no człowieku, chory jesteś, wiesz. Także ja sobie robiłem i trener myślał, że ja na serio tak z tymi poddaniami. Może dlatego tak się zareagował nerwowo, jak zobaczył, że gdzieś szukam jakichś plesów. Czujesz, że był to twój najtrudniejszy test teraz po walce, czy no, ciężko powiedzieć, żeby to była najtrudniejsza walka, ale biorąc pod uwagę całe przygotowania, właśnie presję plus walkę, to był taki najtrudniejszy test? Tak, zdecydowanie. Biorąc pod uwagę to wszystko, co wymieniłeś, no bo ktoś oglądający samą walkę, to sobie może się zaśmieć, ale no biorąc pod uwagę całe przygotowania, to wszystko, sparingi, wszystko, to był mój najtrudniejszy test na pewno. I też no czasem widzisz u przeciwnika takie coś, że on czuje przed tobą jakiś taki respekt, coś tak, no widzisz coś, ciężko to opisać, coś widzisz zawsze na tym ważeniu, w dzień walki, gdzie nawet jak już stoicie naprzeciwko siebie w klatce i tylko czekacie, aż sędzia wam zacznie walkę, zawsze widzisz, jesteś w stanie dostrzec coś w oczach przeciwnika, taki, że on nie jest taki jednak do końca w 100% zakapior pewny siebie, że coś tam się tli w jego głowie negatywnego, ale tutaj u Iwana tego nie było w ogóle.
Ja patrzyłem się na nie w jego oczy i stary, ja się zastanawiałem, kurde, no nikt w mojej karierze chyba nie miał takiego wzroku przed samą walką. Nikt nie był tak zdeterminowany, żeby mi urwać głowę, wiesz, tak to wyglądało. No gościu jest pewny siebie i on w ogóle nie robi na nim wrażenia, moja osoba i w ogóle wiesz. I będzie ciężko, będzie się ze mną napierdało. I to jest moja, to była moja ostatnia myśl przed tym, jak sędzia zaczął walkę. Naprawdę. I biorąc też to pod uwagę, to naprawdę to był duży test. Myślisz, że zobaczymy jeszcze Iwana w KSW? Nie, myślę, że na pewno. Myślę, że na pewno, bo Iwan, wiesz, podpisał z nimi kontrakt już dawno. I dla Iwana jest bardzo... Przepraszam. Dla Iwana jest bardzo dużo walk w KSW. No, miał przed porażką ze mną pasę 7 chyba zwycięstw. Wygrał z Michałem. Wygrał z Olim Thompsonem, który też jest dobrze znany u nas w Polsce. Wygrywał z zawodnikami jakimiś tam, też znanymi u nas w kraju, którzy walczyli. Walczył też ze Stosiciem, z Pestą kiedyś. To jest zawodnik w moim wieku. Może nie wygląda, ale on ma 31 lat. No to jeszcze jest przed nim spokojnie z 9 lat bicia się. Do tego, też wiesz, a wracając do tego testu, to też jeszcze zapomniałem o innej ważnej rzeczy. To był dla mnie bardzo duży test, z uwagi też na to, że doświadczenie Iwana, słuchaj, on stoczył pierwszą zawodową walkę w MMA w 2012 roku. I ja w kickboxingu z pierwszą zawodową stoczyłem w 2015, a w ogóle zacząłem trenować chyba w 2011. Także masz, kurde, gościu pierwszą zawodową walkę stoczył, jak ja zacząłem w ogóle trenować, także... I to kickboxing, już nie mówię MMA, które trenuję od roku, na dobrą sprawę, bo nie, ten okres przed walką z Tomkiem Sarano, no to raczej trener o MMA za dużo nie powiedzieć nie mogę. Atmosfera na Torwarze, jakbyś ocenił, co tam się działo, bo działo się naprawdę sporo. I też podczas wywiadu non stop powtarzałeś, pamiętam, widziałem w klatce, że ty walczysz dla nich, że chciałeś im za to podziękować, że jesteś tutaj dla nich. Ile to dla ciebie też znaczy, to co kibice wnoszą podczas twoich walk? Jest to taka prawda, no bo walczę na Torwarze, już chyba walczyłem z 9 albo 8 raz i no i ta atmosfera, stary, za 9 razy. To już naprawdę, jak ja bym był takim kibicem moim, to już, no dobra, ja raz na tym Torwarze, może, dobra, obejrzysz się w telewizji już, wiesz. A tu, kurde, ja chyba nawet jest tendencja wzrostowa, jeśli chodzi o sprzedaż biletów, nie? O mojej pierwszej walki na Torwarze, także, no, wiesz, no, ci ludzie przychodzą, kibicują mi, też oni na pewno oprócz tego, że przychodzą kibicować mi, to też przychodzą sami się dobrze bawić, tą atmosferę na tym Torwarze, to wszystko się składa, no, wiesz, w fajną imprezę. Także no tak, walczę dla nich, no bo oni przychodzą od 16 rok, to masz 8 lat, od 8 lat przychodzą raz w roku na ten Torwar, nawet czasami dwa razy w roku bywało, przychodzą na ten Torwar specjalnie dla mnie i albo głównie dla mnie. Także no co mam powiedzieć, no dla kogo mam walczyć? Dla nich. Walka ze Szpilką, bo też wspomniałeś o Arturze podczas wywiadu po walce. Myślisz, że ona się oddala, czy ona się zbliża? Jak to jest? No bo wydaje się, że Artur troszeczkę, mówiąc brzydko, został w miejscu. Ty robisz duży progres. Jesteś już też w rankingu bodajże na 8 miejscu, Artur na 10. Jak myślisz, dojdzie do waszej walki jeszcze w tym roku, czy nie? Czy to będzie od razu pierwsze zestawienie Artura, czy raczej walka na przetarcie dla niego będzie szykowana? Jaka jest optyka twoja na to zagadnienie? Wydaje mi się, że w tym roku na pewno ta walka się odbędzie, no bo są dwa duże wydarzenia, na których by fajnie było, jakby taka walka się odbyła. I co do tego, czy... Ale wiesz, Artura ciężko powiedzieć, no bo to nie jego wina, że mu stoi w miejscu kariera, a nie wiadomo, jakby się rozwinął przez ten tam nie pół roku, które stracił ostatnie, no bo tu ma już dłuższą przerwę. Też jest to człowiek, który ma jeszcze parę lat walki, czyli też ma... Zawsze się ziewasz na tych wywiadach. Jakoś tak wychodzi, naprawdę, nie wiem o co chodzi. Ma jeszcze parę lat walki, ma jeszcze szansę się rozwinąć porządnie. Do tego jest sportowcem z krwi i kości, wie jak pracować. Na pewno jest też utalentowany do sportu walki. Także walka z Arturą, myślę, że ona ani się nie oddala, jeśli już to zbliża, ale póki co on stoi w miejscu, bo nie wiemy co Artur... Jak będzie się czuł, jak wróci do treningów i czy będzie się czuł od razu ze mną walczyć. Ale też widziałem jakąś wypowiedź Wojka, że
za stawki, jakie walczy Artur, to raczej nie mogą mu dawać walk na przetarcie. Także ja się mentalnie szykuję, że to się może odbyć właśnie w połowie roku. Ewentualnie druga opcja jest taka, że na koniec. A co ja będę robił, jeśli odbędzie się na koniec roku, czy ja jeszcze w ciągu roku zawalczę? Bardzo bym chciał, ale nawet nie rozmawiałem jeszcze przez telefon ani z Martinem, ani z Wojkiem Pogali. Także powiedzmy, że pogadamy o tym w przyszłości. Ale myślę, że ta walka z Arturem na pewno w tym roku się odbędzie, a czy to będzie połowa roku, czy koniec, no to trzeba zaczekać, żeby ustalić. Walka Marka Samociuka, w kilka słów, co powiesz a propos dyspozycji Marka? Bardzo dobra i wiedziałem, że będzie bardzo dobra. Mentalna dyspozycja przede wszystkim była bardzo dobra. I tyle. Marek zajebiście zawalczył, mądrze, troszkę bezpiecznie, ale no i o to chodzi, nie? Musiał bezpiecznie zawalczyć i do tego miał bardzo niebezpiecznego rywala, więc bardzo dobrze, że Marek się w tym odnalazł wszystkim, bo na pewno rywal był po porażce, ale no był bardzo niebezpieczny. Śmiem twierdzić, że mógł być niebezpieczniejszy niż zawodnicy poprzedni, przeciwnicy Marka. I naprawdę Marek musiał być czujny, miał bardzo dużo do stracenia w tej walce. Jak zniósł taką presję, to naprawdę zobaczycie, on teraz w najbliższych walkach będzie robił, będzie miał bardzo dobry, jak to się nazywa, win streak. No, win streak, kurde. Kontuzja i powrót Radka Paczewskiego. Coś wiadomo, jak tam ręka się goi, czy są jakieś plany już na powrót, jak to wygląda? Z tego, co wiem, Radziu już tam zdjął gips. W ogóle widziałem go pierwszy raz dzisiaj tak naprawdę od jakiegoś czasu pod klubem. No co, zdjął Radek gips, cały czas ruszał się, nawet z tym gipsem trenował. No Radek to jest wariat, nie usiądzie na dupie i nie poczeka, aż mu ręka się zagoi. Cały czas się ruszał, trenował, kopał, jakieś rowerki robił, zdjął ten gips. Wątpię, że bije, ale już coś tam delikatnie trenuje. Chyba wyjeżdża zaraz, z tego co pamiętam, do Brazylii i tam będzie trenował trochę, nie wiem ile. No i fajnie było, jakby zaraz wrócił gdzieś, no bo mimo że miał tą rękę złamaną i ona musiała te parę tygodni odpocząć, to był w formie i nie musi wracać do treningów. Ruszał się cały czas, na pewno z miesiąc będzie potrzebował jeszcze takich treningów specjalistycznych, no ale ja tak bym obstawiał, znając jego, że gdzieś za 3 miesiące już może się bić. Ostatnie pytanie, Arek, bo żadnych pewnie urazów po tej walce większych nie masz, czy były jakieś plany może na taki szybszy powrót? Może KSW Epic, może niebawem, czy zgłaszałeś w ogóle akces do tego, że możesz za jakiś czas się bić? Nie chciałbym, żeby mnie rozstroiło coś w moich, ale to śmiesznie zabrzmi, w moim rozwoju MMA. No a myślę, że taka walka w KSW Epic, wiesz, w jakimś kickboxingu czy w czymś innym mogłaby to spowodować. Druga sprawa, że nawet oprócz tego, że mnie redaktorzy już nie pytali o to, to nie było tematu jakiegoś ani z Martinem, ani z kimś innym na temat mojego występu tam. Wracam do treningów w poniedziałek, tak się mówiłem z trenerem, a nawet chciałem w tym tygodniu już sobie na parterek pochodzić, ale powiedział, że mi głowa odpoczęła, ale to też w sumie dobry pomysł. Jeszcze mnie, a to w marcu dopiero, a KSW jest w lutym. No, wiesz, jak na ostatnią chwilę ktoś wypadnie, ja będę trenował teraz, cały luty, no to mogą zadzwonić i zaproponować coś ciekawego i tak sobie na pewno to w 5-10 minut przemyślę i może wyskoczę na spontanie. No, także co, szanowni widzowie, Arek Wrzosek był moim rozmówcą, czekamy na jakieś konkrety a propos czy walki ze Szpilą, czy może właśnie jakiegoś last minute na KSW Epic bądź innej gali. Co, dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas i jeszcze raz olbrzymie gratulacje wygranej walki. Dziękuję bardzo wszystkim słuchaczom MMA za to, że śledzą moje wywiady.